Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Kto był w Orebisz, zna to miejsce. Siemanero, siemandero. Cześć, hola, katal. Jak tam? Wszystko dobrze? Jak tam, przyjacielu? Ciężko, ciężki dzień? Ciężki dzień? Nie, tylko troszeczkę, tak nie może. Tylko to jest mocniejsza. Jak u Was dobrze jest? Za dużo. Co jest to? Chyba nic. A co? Co za mnie? Słuchajcie, nielana gratka dzisiaj dla... Przesuń się. Dla lodziarni Oaza, dla nas Polaków, kto był Orebisz, smak tych lodów zna. Słuchajcie, po naprawdę wielkich znajomościach, bardzo dziękuję tutaj temu rodzinnemu interesowi, zostanę wpuszczony na zaplecze i zostanie pokazany, że tak powiem, proces, czy opowiedziany, jak się robi te wspaniałe lody. Także zapraszam do oglądania, bo to naprawdę materiał ciekawy. Opowiedz tutaj, od kiedy macie firmę, jak to się stało, że macie firmę? Nie wiem, na pewno nie wiem. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Pamiętasz? No tutaj w Orebiszu jesteśmy od 97. 97? Tak. I to obrobniki mamy jeszcze. Aha, bo to generalnie tata szefuje. Tak. Tata szef. No, on szefuje, ale teraz... Ale wy robicie. Tak jest zawsze. A jest? Ten nie, teraz... Teraz nie ma. A, śpi. Mamy dla taty prezent. Widziałam. Tak. Dla taty jest to? On nie może to. Słuchaj, ja będę. To ty mu daj, a później mu weź. Okej, dzięki. Powiedz, że to jest od nas, bo to on wyraził zgodę, żebyś mógł mi pokazać. Dzięki. No i przede wszystkim widzom tutaj, nie? Także, no słuchajcie, tak jak powiedziałem, każdy zna smak tych lodów. Kto nie był w Orebisz, to niech po prostu przyjedzie i... No to jest wizytówka główna tego miasta. Słowo Orebisz to automatycznie Oaza i chłopaki tutaj z Oazy. Rodzinny interes, sami słyszycie, od 97 roku, a teraz mówię, no... Ale w Orebiczu nie będziesz. W Orebiczu od 97. A w ogóle interes prowadzicie od? 68. 68? Tak. O, to wy o lodach to wiecie wszystko. No. No, dziadek? Dziadek? Tak, potem tata, już tata. A powiedz mi, twoje dzieci? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Kurczę, to tylko nie mów, że to się urwie. Mamy same dziewczyny w domu. Co ty gadasz? To znakiem tego, że jak Szymon przyjedzie ze swoimi dziećmi, to będą dziewczyny obsługiwać? Nie wiem, one nie chciały pracować. One teraz tylko na internet oglądają. Aha. Tylko co, tak, idzie tam. Także kurczę, słuchajcie, no... Zobaczymy, mamy jeszcze 10 roku. Tak. Będą. Potem my już starszy. Dużo się może... Trochę większy brzuch. Powiedz mi, czy od lodów można przytyć? Od lodów? Tak. Nie wiem. Nie wiesz? No. Kurczę, blade. Pytanie od kobiet, nie? Czy jak ja ciągle jestem w Orebiczu przez 2 tygodnie i jem lody z czekoladą, to ja przytyję. Czekolady. Przytyję. Czekolada? No. To dla mnie nie wiem, orze bardzo smakuje. Ale orze z czekoladą bardzo dobry. Tak? Ale dla mnie. Dla ciebie? No. On lubi jogurt cały czas. Albo i wanilię. Wanilia. Wanilia jest? W porządku? Wanilia, bardzo dobry. Słuchaj. Madagaskar. Cześć. Właśnie, bo tam nie ma czasu. Co? Tylko jedną nawet. Dlaczego jedną? A. Słuchaj, w kosza mogłeś grać, Billy. Pani mama, tylko jedną prawdę. Nie, mama dwie tam. A, nie. Z... I chorobie. Teraz czekoladę i jagodę. Jedną prawdę, tak? Czekolada i truskawka, czy... Mogę rzucić? Jagoda. No, ale lepiej. Dziękuję. Okay. Teraz dla mnie się jedno. Co z tobie było domu? Proszę. Dla taty, jak zwykle jabłko. Jak zwykle jabłko, tylko jak ja zanim ja nagram, to mi się roztopi. Nie ma jabłka.
Nie ma jabłko? Nie ma, tylko trochę jest, zobacz. Dobrze. To, co mi polecisz, to wezmę. No jabłuszko. Dobrze. To ja im dam, niech, trzymają. Trzymajcie, ej, ja idę. No. Tak, słuchajcie, wiekopomna chwila, także otwierają się tutaj drzwi zaplecza i tak wygląda zaplecze u chłopaków w oazie. Za chwilę mi opowiedzą, jak to się robi, z czym to się robi, czemu te lody tak, smakują. To jest to? To jest co? Baza. Co? Baza to jest. To jest. Jak to u was nazywa? To jest... nie wiem po polsku jak to. Ja nawet nie wiem jakiego określenia. To jest primar. No, tak. Po tym idzie reszta to, co smaki. Jak smaki. A smaki, po prostu jak? To kupujecie jakieś gotowe? Kupujemy, no od Meka. Zobacz. Mek. Od Meka, no. Tutaj są od Predgera. Zobacz tę pistację. To jest 100%. I to są naturalne smaki. Naturalne jest. Stopłoste, pistacje. Tak. To jest bardzo I na taki kocioł to ile tego musisz dać? No na jedne te, od co jest tam. Tak, tak. Idzie 400 gramów. Tego. Rozumiem. A to jest bardzo droga. Tak. Najdrożej jest teraz u nas pistacja. Bardzo droga jest. 180 albo 200 euro jest 3 tylko tam. 200 euro, 3 kg tego? Tak. Pistacji. No słuchajcie, zobaczcie jakie to są... Jakie to są pieniądze, nie? Kurczę, blade. W życiu bym nie pomyślał, że to... No bardzo jest droga pistacja, wanilia. To są takie najdroższe orzechy. Rozumiem. No, mamy duże smaki, ale to są teraz, bo... Było trochę. Czyli to jak tam to już jest gotowe i zrobione, tak? To dodajecie smaku, tak? I wtedy? Idzie tutaj. I wtedy idzie to tutaj. No. I to, te smaki to wszystko się miesza, tak? No. I długo to się miesza? Ile to trwa? To 5, 6 minut, 7 tutaj. Albo 10. Bo tą bazę jak robicie, to ona przez noc musi być, tak? I no, rano... Teraz ona już jest koniec. Na 4 już ona jest koniec, ona jest ready. Tak, tak, tak. Można, jest gotowa. Tak. I potem idzie tutaj. Potem idzie tu, to się miesza ze smakiem, tak? Ile to się miesza czasu? No tu, 10 minut to. Rozumiem. Szybko idzie. Aha. Ale to jest problem, to jest dużo, to trzeba. To długo? A to ile czasu się robi? 3, najmniej. 3 godziny? 3, najmniej. Najmniej? Najmniej. O kurde, blade. I wtedy z tej maszyny, tak jak już się wymiesza wszystko? No wszystko, jedna dla owoce, jedna dla takiej leczny. Tak? To tu robicie smaki owocowe, a tu robicie co innego? Zmienimy. Kiedyś tutaj owoce, tutaj aha, wegany, nie może się zmieszać. A, bo już będzie, widzicie, no, czyli mocno owocowe lody są robione w tej maszynie, a że tak powiem takie mleczne, typu co, wanilia, no, co tam jeszcze? Wanilia, jabłko? Czekola. Nie, jabłko jest wegan. A, no, czyli po... Tej dobra. Czyli żeby się nie pokićkały smaki, no to mocne smaki są robione w tej, a słabsze smaki są robione w tej, tak? Rozumiem. Teraz ona już jest. Już jest gotowa. I teraz będziecie to przekładali, czy rano? No, rano. Bo teraz już zamknięte, rano jest świeże, codziennie. To powiedz mi, to o której wy musicie wstać, żeby na przykład przygotować to wszystko, żeby to było gotowe? Oni są od 7.30. Słuchajcie, dzięki tym chłopakom, no te lody są od rana, także no, podziękowania jest, od... Ach, tata jest najpierw. Tak, tata otwiera wszystko, tak. Oni tutaj jest dla taty, bo mi sprzedajemy, co? No. To jest on. No to on przychodzi o której? No od 7.30. Później przychodzą chłopaki i to wszystko rozkładają. Czyli wyciągają to wszystko z maszyny i pakują do tych pojemników, tak? Aha. W nocy loda idzie tutaj. Tak. Aha. Minus ile? 14.
Teraz jest 17, bo otwarte. Aha. Bo idzie na 17, 18. Czyli te pojemniki są tutaj wkładane. No. Dobra. W nocy. I na rano jest wszystko rano wyciągane tam. Tam i robię już sobie nowe. Ubieracie czyste koszulki, rękawiczki. Co zrobię? Dwa razy w dni. Żona w domu mówi. Co ty gadasz? Także słuchajcie, no kurczę, widzicie sami, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. W życiu bym nie pomyślał, że to tak. Pierwszy raz widzę na oczy te maszyny. No i pokrótce tutaj właśnie Ryci opowiedział nam proces. Nutella jest tutaj. Aha, to jest ten dodatek, co dajecie. Z Nutellem, co dajemy. Nutella, kakao, tak? Nie, to jest kokos. Aha, kokos. Tak. Tutaj jest... Biskuit. To co to jest? To jest biskuit. No ale biskuit to... Jak ciasteczka. A, rozumiem. Tutaj... Stacja. A skąd to sprowadzacie? Gdzie to kupujecie? To jest ma firmę w Chorwacji, od tak? Preżela. To jest najpoznatsze dla lodów. Aha. To. I Mac 3 to jest też. Proszę. Tak. Ten mango jest bardzo drogi, bo jest naturalnie. Vegan, naturalny. Czyli generalnie to wszystko się rozbija, żeby mieć dobre dodatki. No, dodatki trzeba. Bo jak dodasz... Zobacz wanilię. Bo jak dodasz jakieś oszukane, to no to... Madagaskar wanilia. Aha. To jest podobnie jak pistacja droga. Mhm, ale... No ale powiedz mi, bo ja nie czuję. A, dobra, przepraszam, teraz czuję. Madagaskar, pasta wanilia. Okay. To jest bardzo drogie. To jest też. No jak... Są też drogie, ale tak i tak. Ale to... To czyli średnio licząc, że każde wiadereczko ma 150 euro, tak? No tak. To zobaczcie, ile, jaka droga jest ta półka. Bardzo drogie, bo w tym roku jest trochę. Było nie tak drogo, ale w tym roku trochę liczył. Podniosłem. No, ceny są teraz tego. No ale słuchajcie, no tyle lat funkcjonujecie, ja wiem, że są gorsze okresy i słabsze okresy, bo to we wszystkich profesjach, nie? A powiedzcie mi, jak u was wyglądała sprawa, jak walnął ten koronawirus i było trochę mniej klientów. Nie trochę. Było mniej. Było mniej. W przyszłym roku. W tym roku było już 20 dni, jest bardzo dobry. Tak. Okej, ale przed sezon był słaby. I tata zmartwiony. Co zrobi? No tak. Już stres duży. No. Bo trzeba cały rok. No, wtedy to się wiąże, że ludzie zamykają zakład i po prostu no kończą z interesem, nie? Także no bardzo wam dziękuję chłopacy za tą wizytę. Jeszcze raz naprawdę od całej naszej kurczę polskiej nacji podziękowania, bo każdy kto tu jest i spróbuje tych lodów, to jak tylko jest hasło Orebicz, to jest zaraz, a byłeś na lodach w Łazie, także jesteście wizytówką tutaj tego miasteczka i naprawdę chłopaki bardzo wam za to dziękujemy, za tą robotę, że wstajecie o 6. Możecie teraz, korzystając z okazji, też Polaków pozdrowić, naszych, tych, co są w Chorwacji lub będą w Chorwacji. No, nasi najlepsi klienci są tutaj Polacy. Tak. I my bardzo jesteśmy zadowoleni od Polaków. Super. Od serca dziękujemy. Super. Bardzo dziękuję. Także widzicie. Super. Dziękuję chłopakom, że pozwolili mi tutaj nagrać ten materiał. Na pewno też... Wy się cieszycie, że mogliście zobaczyć, jak to wygląda od zaplecza, jak to jest robione, bo smaku, że tak powiem, tych lodów to ja nie muszę tutaj reklamować. Kto był i jadł, to wie. Ten twój lód teraz to był, ja dam jeden inny. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Kończę już. Kończę, chłopacy zamykają, chcą iść do domu, odpocząć, śpią na zmianę, żeby po prostu móc funkcjonować i nas obsługiwać, bo powiem wam, że są momenty, że 30 ludzi jest w środku i tyle samo jest przed. Także cieszę się, że sezon nie jest zmarnowany. Ale jesteście zadowoleni. Odpowiedz mi, od jakiego okresu wy odpoczywacie, że tak powiem, już nie robicie lodów, tylko jesteście w domu, czy... Koniec sezon, potem odpoczywamy cały czas. Ale to jest kiedy? Wrzesień? Nie,
nie wiem, zobaczymy w tym roku. Nie. Czyli wiem, tak jak długo są klienci, to tak trwa sezon. Tak. Aha, nie macie tak ustalone. Miesiąc albo trochę więcej. A kiedy zaczynacie? Czy to jest maj? Od apryla. April. Od to kwiecień. Nie wiem po polsku, jak się nazywa. April. No, czwarty miesiąc. To jest kwiecień. Tak. April, maj. Dobra, to w tym okresie zaczynacie. Dobra, nie męczę już chłopaków, bo chcą iść do domu, jest po 23, no bo niestety no, są do ostatniego klienta. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz chłopaki, bardzo Wam dziękuję, że się mnie tutaj wpuścili. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Hej!